Proszę Państwa, pierwszy projekt uchwały to tradycyjnie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wolin. Państwo otrzymali nowy załącznik, pani skarbnik, prosimy o tłumaczenie. Zmiany wprowadzone tą uchwałą polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 219 736,70 zł. Otrzymali Państwo dzisiaj wniosek o dokonanie zmian do tych materiałów, które Państwo otrzymali tydzień temu. Te zmiany, jest konieczność wprowadzenia tych zmian ze względu na to, iż otrzymaliśmy środki z polsko-niemieckiej współpracy młodzieży na wymianę uczniów pomiędzy naszym gimnazjum a młodzieżą ze strony niemieckiej koło Dortmundu. Przyjedzie do nas grupa około 20 dzieci plus 4 nauczycieli. W ramach wymiany. W następnym roku będzie na odwrót, czyli nasza młodzież pojedzie do Niemiec. W związku z tym, że ten projekt będzie realizowany bodajże od 22 do 26 września, jest konieczność wprowadzenia tych zmian do budżetu, no bo po prostu nie mieliby, że tak powiem, pani dyrektor z gimnazjum nie miałaby z czego później realizować wydatków, które de facto są pokrywane przez tą organizację. Kolejna zmiana, którą Państwo otrzymali dzisiaj, to dotyczy wprowadzenia dochodów i wydatków w tej samej kwocie 100 tysięcy dotyczącej opłat za ścieki. Rozpoczynamy w tym tygodniu fakturowanie mieszkańców Wolnicza za ścieki. Tak myślę, że do końca roku powinna ta kwota wystarczyć. Chociaż różnie może być, bo nawet jakby wziął średnio 200 zł za ścieki od jednej osoby, mamy 160 osób, więc miesięcznie może ta kwota, no może do końca roku wystarczy, jak nie, to będziemy po prostu zwiększać. W tej chwili zgodzę, przepraszam, że wejdę w słowo, w tej chwili mówimy o kanalizacji, którą realizowaliśmy w ramach probu, to jest ten pierwszy etap, było około 160 budynków. Realizowany jest aktualnie drugi etap i na pewno w ciągu roku będzie część budynków przełączona. Też nie wiemy, ile tych budynków będzie przełączone. To znaczy, budynki wszystkie powinny być przełączone, bo efekt ekologiczny powinniśmy uzyskać. Tyle, czy będziemy jeszcze w tym roku fakturować tym budynkom, czy to już będzie w przyszłym, no to zobaczymy, jak szybko, powiedzmy, wykonawca przełączy te budynki, kiedy będziemy mogli to dokonać. Natomiast szczegółowe informacje dotyczące całej uchwały, już takiej ujednoliconej wersji Państwu teraz odczytam. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zwiększamy dochody ze sprzedaży drewna o kwotę 3932. To dotyczy Lasowej Wsi. 756 dochody z tytułu podatków, zwiększamy dochody z tytułu kosztów upomnień o 1281 zł i odsetek od nieterminowych płat podatków kwota 1616 zł. W dziale 758 różne rozliczenia zwiększamy część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 101 210 zł i kwota ta po stronie wydatków zostanie rozdysponowana na placówki prowadzone przez gminę Wolnicz, jak również na zwiększenie dotacji dla placówek prowadzonych przez stowarzyszenie. Dział 801 oświata i wychowanie, zmieniamy klasyfikację budżetową dochodów z tytułu dotacji dotyczącej projektu zmniejszenia nierówności w przedszkolnej gminie Wojny, to jest kwota 14 250 i zwiększamy dochody o kwotę 3133, dotyczy właśnie tego dofinansowania od polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Dział 852 pomoc społeczna, zwiększamy dochody dotyczącej darowizny otrzymanej na funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego kwota 4022,70 zł i zwiększamy dochody z tytułu zwrotu zasiłków okresowych o kwotę 542 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zwiększamy dochody z tytułu wkładu mieszkańca za wprowadzone ścieki 100 tysięcy i zwiększamy dochody dotyczące opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska 4 tysiące. Jeśli chodzi o zmniejszenia dochodów, to w dziale 801 oświata i wychowanie zmieniamy klasyfikację budżetową dochodów z tytułu dotacji do projektu zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w gminie Wolnicz, kwota 14 250. Zwiększenia wydatków dział 010 rolnictwo i łowiectwo zmieniamy klasyfikację budżetową dotyczącą wydatków na budowę kanalizacji w ramach Funduszu Spójności, to jest kwota 6 tysięcy, zmieniamy z wydatków unijnych na wydatki krajowe i musimy po prostu przesunąć tą kwotę. Dział 600 transport i łączność zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej w Izbie wydatki na drogi w kwocie 1685. Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej Wielkiej Wsi wydatki na drogi w kwocie 3750. Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej Gminy wydatki na drogi w kwocie 1686. Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej w Łokonie wydatki na drogi w kwocie 800 i zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej w Olszynach wydatki na drogę w kwocie 5158 zł. Dział 700... Tyle szczędzili sobie. Nie przeszkadzaj. Dział 710 działalność usługowa. Zwiększamy wydatki na zakup mota urawowego na potrzeby cmentarza komunalnego w Wojniczu 5679 zł. Dział 801 oświata i wychowanie. Zwiększamy dotację dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym są inne niż gmina Wolnicz osoby prawne. To jest kwota 54691. Tu jest ujęcie saldo, czyli zwiększenia minus zmniejszenia. Zwiększamy wydatki publicznego gimnazjum w Wolniczu na realizację projektu w ramach otrzymanego dofinansowania od polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, kwota 3133 zł. I zwiększamy wydatki na zakup pieca centralnego ogrzewania do przedszkola w Biadolinach Radłowskich, kwota 11 300. Dział 852 pomoc społeczna. Zwiększamy wydatki na funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego o kwotę 4022,70 zł w ramach otrzymanej darowizny i zwiększamy wydatki na zgodnie należne pobrane świadczeń rodzinnych 542 zł. Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zwiększamy wydatki dotyczące resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch, edycja 2014, o kwotę 126 400. I tutaj zatrzymam się na chwileczkę ze względu na to, że do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego zwiększenia planu na ten program, chociaż wiemy, że pieniądze na 100% zostaną nam przyznane, tylko ze względu na to, że Urząd Wojewódzki pomylił się w klasyfikacji budżetowej. Sprawa została cofnięta do ministra finansów. My musimy program rozpocząć od 1 września i w tym momencie musimy po prostu założyć własne środki, czyli zmniejszamy wydatki na wszystkich placówek oświatowych naszych, przekazujemy na ten program, a później jak otrzymamy, to po prostu tak jakby zwrócimy z powrotem na oświatę i wychowanie, z tym, że no pewnie to na następnej sesji, mam nadzieję, że sprawa się już do następnej sesji rozwinie i tutaj właśnie chcę to wyjaśnić, że bo później będziemy zwiększać na dziale 801 oświata i wychowanie. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększamy wydatki na utylizację azbestu o kwotę 4 tysiące. Zwiększamy wydatki dotyczące płatności za ścieki 100 tysięcy i zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej Wielkiej Wsi wydatki na budowę wiaty pożarowej w kwocie 3932, to w ramach tej sprzedaży terenu. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Zwiększamy na wniosek Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dotacji na rzecz GOK-ów w kwocie 500 zł. Zmniejszenia wydatków, dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo. Zmieniamy klasyfikację budżetową dotyczącą wydatków na budowę kanalizacji w ramach Funduszu Spójności, to jest kwota 6 tysięcy. Dział 750 Administracja Publiczna. Zmniejszamy rezerwę Rad Sołeckich o kwotę 13 079 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. Zmniejszamy rezerwę Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 500 zł.
i dział 801 oświata i wychowanie. Zmniejszamy wydatki placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolnicz o kwotę 88 083 zł. I tutaj też jest pokazana kwota per saldo, czyli zwiększenia w razie otrzymanej subwencji minus zmniejszenia, które muszą iść na ten projekt instytucji opieki nad dziećmi. I zmniejszamy wydatki GZEAS-u na zakup maszyny do konserwacji wykładzin w kwocie 5880 zł. To są wszystkie zmiany wprowadzone w tą uchwałę. Jeszcze jedna uwaga moja w załączniku do uchwały, którą otrzymaliście Państwo dzisiaj, dotyczącej udzielonych dotacji z budżetu gminy Wolnicz. Wprowadzona jest zmiana w stosunku do tych materiałów, co dostali Państwo w materiałach, o dotację, którą my przekazujemy na rzecz stowarzyszeń na podręczniki do nauki języka angielskiego, czy tam języka obcego, i materiały dodatkowe, te edukacyjne, ze względu na to, że pomiędzy czasem wysyłki materiałów a czasem otrzymania tej dotacji, no dostaliśmy zawiadomienie, że przyszła nam dotacja na te podręczniki. Musiałam to wprowadzić, żeby tym stowarzyszeniom przekazać te środki, no bo one w końcu muszą te podręczniki kupić. No a to jest wszystko na ostatnią chwilę. Wczoraj dostaliśmy pieniążki, dzisiaj pieniążki wyszły do stowarzyszeń, do naszych szkół, także 26, a tu dopiero podręczniki. No tak to wygląda. To może być. Pani skarbnik, ja się chciałem dowiedzieć, bo ten nowy dokument dostaliśmy i wychodzi mi, że prawie 120 tysięcy z wynagrodzeń ze szkół, które gmina prowadzi, zostało zmniejszone. O co to chodzi? No to właśnie o to, co tłumaczyłam na ten program. A szkoły nie ucierpią na tym? Bo to z wynagrodzeń, nie? Nie ucierpią, bo w momencie, kiedy dostaniemy środki od Urzędu Wojewódzkiego, to na następnej sesji po prostu będziemy wracać. To jest po prostu zakładamy te pieniądze. Bo musimy rozpocząć, program musimy rozpocząć od 1 września, więc po prostu musimy zrobić wszystko, dostosować te budynki. A mamy pewność, że te pieniądze wrócą, dostaniemy to dofinansowane. Czy Państwo mają jeszcze pytania co do zmiany? Nie wiem. Dziękujemy Pani. Proszę Państwa. Proszę Państwa, kolejny pakiet uchwał to plany, podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości wszystkich sołectw miasta Wojnicza. Myślę, że nie wszystkich, przepraszam. Pięciu, tak. Proszę Państwa, we wszystkich tych sołectwach, w których plany odnowy miejscowości były opracowywane, to znaczy 5 sołectw plus Wojnicz, w Wojniczu byliśmy pewni, że plan rewitalizacji Wojnicza zastąpi nam plan odnowy miejscowości w sytuacji, kiedy będziemy się starali o jakieś zewnętrzne środki, ponieważ wystąpiliśmy z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego. Wytłumaczono nam, że niestety, ale plan rewitalizacji jest planem rewitalizacji, plan odnowy miejscowości na 2015-2020 jest planem odnowy i on jest dokumentem niezbędnym. W związku z czym również i w Wojniczu odbyło się zebranie, tak jak i w innych sołectwach. Na tych zebraniach ten plan był, powiem w takiej wersji może troszkę skróconej, ale te poszczególne plany inwestycyjne, zadania, wizja tych sołectw i cele były przedstawiane. Na wszystkich zebraniach, powiedzmy, była zapewnione kworum, więc zebrania były prawomocne i były władne podejmować uchwały. To, co dobrze pamiętam, we wszystkich sołectwach plany zostały przyjęte przez zebrania jednogłośnie. W przypadku Wojnicza, o ile też dobrze pamiętam, chyba 2 głosy były wstrzymujące się, a pozostali zagłosowali za przyjęciem tego planu odnowy miejscowości. Tyle, drodzy Państwo, tytułem wyjaśnienia. Co to jest plan odnowy miejscowości, Państwo wiecie. My za te plany nic nie ponosimy, żadnych wydatków. Te plany są, powiedzmy, z
finansowany przez środki, powiedzmy, zewnętrzne. Opracowywał nam to Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Tyle tytułem informacji. Dziękuję bardzo. Mogę? Proszę bardzo. Bo te plany odnowy miejscowości to poprzednie, co były robione, to one są nadal aktualne, jeżeli tam... Coś nowego nie chcemy próbować. Wiadolinie. One tak, też są na lata, tak, natomiast tak, na lata. Jeszcze się ten okres nie skończył. Nie skończył się, zaraz. Nie skończył się. Dziękuję. Dziękuję. Czy powiem, to dla Ciebie, proszę. A kiedy pozostałe miejscowości będą mieć takie plany? No. Będziemy mieć pieniądze, będziemy opracowywać takie plany. Drodzy Państwo, kiedy pamiętam, pierwsze plany były opracowywane, kiedy między innymi Grabno Wiadoliny miały Ociemięckowice opracowane, no to była, że tak powiem, przepychanka, walka, dlaczego ta miejscowość, nie inna miejscowość. No. Na pewno niewiele już nam tych sowet zostało i w pozostałych sowetstwach też takie plany się będzie opracowywało. No oczywiście, no bo tutaj widzimy. To znaczy, co to, proszę nam wytłumaczyć, panie burmistrzu, czy te miejscowości, które nie mają te plany odnowy, im coś blokuje, grozi, czy nie mogą być dofinansowane jakieś ze środków unijnych na rozwój, czy po prostu będziecie się później trzymać ściśle planu, znaczy tej uchwały? To znaczy tak, drodzy Państwo, plany odnowy miejscowości, jest to wizja miejscowości w latach 15-20. Nie znaczy to, że coś niezapisane nie może być wprowadzone, bo te plany, powiedzmy, są stale, że tak powiem, uaktualniane, bo życie się toczy. Tadziu, najlepszy przykład, nie miałeś planu odnowy miejscowości, a remontujemy i wyremontowaliśmy świetlicę. Niejednokrotnie te plany do jakichś większych, niektórych tych programów, projektów są wymagane, ale przykładowo, jeżeli my na Dębinie, w tej chwili Dębinie Łętowskiej, będziemy na pewno realizować, powiedzmy, etap wodociągowania, to nijak się ma, powiedzmy, do planu odnowy miejscowości, bo tutaj te proekologiczne, że tak powiem, fundusze czegoś takiego nie wymagają. Panie burmistrzu, ale tutaj jeszcze wracając do Dębin, no wiadomo, wodociąg to jest rzecz bezsporna i czy będzie w planie, czy nie, to on musi być zrobiony, ale jest coś takiego jak na przykład kolejny plac zabaw. Pan burmistrz Janusz, jak przyjeżdża zawsze na Dębinę, to zawsze mówi tak, wyście powinni być jedną wsią. To już słyszę tu raz kolei. Nigdy tak nie powiedziałem, no, że jedną się, wsią. Że powinniśmy zależy, się no, tak. Zależy to od woli mieszkańców. Jest już tak zrobiony plac zabaw, jest czymś. Zaraz wziąć to, rozbudowywać, to będzie się znowu budował kolejny plac zabaw, pewnie 10 metrów od tego. I będzie jedna remiza, bo już ktoś powiedział, i drugi budynek 20 metrów dalej. Do czego to prowadzi? A dlaczego pani nie było na zebraniu? Dlatego, że nikt mnie nie zaprosił na to zebranie i nie wiedziałam o tym zebraniu, panie burmistrzu. Kolejny raz z rzędu, natomiast ja nie lubię się pchać tam, gdzie po prostu ktoś sobie tego nie życzy. Może nie wszyscy, ale sołtys. I dlatego takie rzeczy się dzieją. Wie pan, czyjaś chora ambicja chce zwyciężyć akurat nie teraz, może czy rok później, ale my to robimy na lata. My na tym placu za właśnie nie będziemy bawić ani na jednym, a na drugim, a trzeba to jakoś brać do kupy, żeby to miało ręce i nogi. A później mówicie, że są dwa domy ludowe, jeden obok drugiego i dwa place zabaw, jeden obok drugiego. Panie Renko, ponieważ akurat tak się złożyło, że na tym zebraniu nie byłem. Daleki jestem od tego, żeby budować 100 metrów dalej drugi plac. No to ja też, panie burmistrzu. Tyle na ten temat. Na ten temat. Po to państwu zamieszałem, jeżeli tak można nazwać, w waszych planach, że powiedziałem, nie róbcie placu zabaw przed domem ludowym, niech tam zostanie parking i ewentualnie zagospodarowanie tego terenu pod teren zielony, zróbcie go od strony Dębiny Łętowskiej po to, żeby on służył jednej dzieciom, czy tam ludziom, mieszkańcom jednej i drugiej Dębiny. I jestem za tym, co pani mówi, rozbudować, udoskonalić ten plan miejsce zabaw, jest piękne, a nie naprawdę robić drugiego placu zabaw. Bo ja uważam, daleki jestem od tego i nie chciałbym tu zawieruchy robić, ale powinna być
jedna wspólna dęblina. Panie burmistrzu, w tej chwili cokolwiek się robi, to powinno się myśleć o tych dwóch miejscowościach jako o jednej, bo to są tak małe miejscowości, że naprawdę ci ludzie są życi z sobą, mieszkają koło siebie, a nie robić takie różnice. Nie wiem, komu to będzie służyło na przyszłość. A w tym momencie jest tak, że na ten plac zabaw, może skromny jeszcze, ale przyjeżdżają też i z Wojnicza, przyjeżdżają i z Zakrzowa i jesteśmy wszyscy z tego bardzo zadowoleni. Bardzo. Pani Irenko, od strony Dębiny Łętowskiej przy waszym placu zabaw wybudujemy ładną wiatę, która będzie służyła Dębinie Łętowskiej, Dębinie Zakrzowskiej. Dla wspólnej gody będziecie się integrować. Jestem w siódmym niebie, aby się to spełniło. I myślę, że Agosia to tak będzie. No, sens masz. Dobrze, proszę bardzo, Tomasz. Ja może dwa słowa do tych planów odnowy miejscowości, bo też na zebraniu miejskim mieszkańcy, tak może nieoficjalnie, ale było za plecami słychać, że mieli wątpliwości, dlaczego takie się pojawiają tam zapisy dotyczące takich, a nie innych inwestycji w tych planach odnowy miejscowości. No tak jak nam tłumaczono na etapie konstrukcji tych planów odnowy z kierunku MISTI, to tak naprawdę są to plany wyjściowe, które mają nam pomóc do tego, aby być przygotowanym na nowy okres programowania programów zewnętrznych unijnych, prawda? I wtedy, w tym momencie, kiedy te pieniądze się pojawią, mając takie dokumenty, przyszli, że tak powiem, decydenci będą mogli o tym śmiało myśleć. I zwraca uwagę w tych planach odnowy to, że nie są to programy związane, nie są to programy infrastrukturalne związane jak z jednym kierunkiem, prawda, czyli powiedzmy wodociąg, kanalizacja, tylko są to tak zwane plany kompleksowe, które zakładają odnowę miejscowości i tam jest powiedziane w tych programach, że przede wszystkim dostęp i jakby zwiększenie komfortu i dostępności pewnych przestrzeni infrastrukturalnych, kulturowych, prawda? I dlatego, nie wiem, jak się pojawia w planie odnowy miejscowości Wojnicz, nie wiem, rewitalizacja rynku, to on zakłada, że nie wiem, dostępność mieszkańców, mała architektura i tak dalej, co jakby w sobie też by miało, nie wiem, zmianę tanki wodociągowej czy czegoś innego. Na tym zadaniu już nie wyszło, wiele osób nie wiedziało, co oznacza Wojnicz, mała architektura, wiele osób tym właśnie pytało, co o to w ogóle chodzi. Dokładnie, chodzi o to, że te plany, tak naprawdę też MISTIA zwracała uwagę, na przykład w przypadku Wojnicza, że rewitalizacja i plan nowej miejscowości musi być ze sobą kompatybilny, żeby później na etapie programowania można było się zwracać uwagę i jakby instytucje, które już będą te programy czy gotowe przyjmować, żeby miały świadomość tego, że takie dokumenty w Wojniczu na terenie gminy, co dotyczy innych miejscowości, innych sołectw, żeby były po prostu gotowe. Proszę. Ja tylko w kwestii formalnej, kolego radny, ja tam z tyłu stałem i uwagi były do prezentacji. No można było się przyłożyć, pokazać tym mieszkańcom, bo bardzo krytycznie oceniali prezentację, że ciągle napisy były i te napisy były czytane, zamiast pokazać to, co w tym dokumencie, tym bardziej, że prezenter cały czas tłumaczył, że tam jest bardzo dużo stron i mógłby te najciekawsze pokazać mieszkańcom. No przykro, ubolewam w imieniu tych mieszkańców, którzy z tyłu się Panie radny, to znaczy, że można. Panie radny, było 5 zebrań wiejskich w naszym gminie. Ja mówię o Wojniczu. Było 5 zebrań wiejskich, jedno zebranie Wojniczu. Na 4 zebraniach wiejskich prezentowałem program odnowy miejscowości. Jedno zebranie z uwagi na moją nieobecność w Dębinie prowadził tutaj zastępca. Wojniczu powiedziałem, od tego mam promocję, niech się produkuje. Ale wiecie Państwo co? Co można było z tego, że tak powiem, z treści tego opracowania ciekawszego wziąć? Bo ja za bardzo nie wiem. Bo ja za bardzo nie wiem. Bo ja za bardzo nie wiem. 70 parę stron. O czym? O demografii mówisz? Trzy napisy. O demografii mówisz? Między innymi pan Jasiu Szczerba zaczął analizę spotu. Zaczęły się szmery. Analiza spotu to są mocne i słabe strony Wojnicza i tak dalej. Nie, mówię, pomij tą analizę. Drodzy Państwo, materiał był bardzo ciężki do przekazania. W Milówce ludzie mówią, panie burmistrzu, mów pan nam tak po polsku, żebyśmy coś z tego zrozumieli.
No właśnie, i była mowa tak po popsu. Znaczy ja może się odniosę, bo tutaj było, nie wiem zupełnie dlaczego w moim kierunku, dlatego że za prezentację odpowiadał pan Jan Szczerba, ale powiem tylko tyle, że pozwoliłem sobie na końcu, może niepotrzebnie zupełnie, zabrać głos na zebraniu miejskim. Po to tylko, że siedząc i pan Szczerba przedstawiając zespół, który brał udział w pracach, tam się pojawiło między innymi moje nazwisko i słyszałem takie, że tak powiem, rozmowy kuluarowe, że się tak wyrażę, gdzie ludzie zadawali pytania, dlaczego nie ma czegoś, albo nie ma czegoś w programie, prawda? Bo pan Jan w pewnym momencie przeczytał dokładnie inwestycje, które są planowane w planie odnowy miejscowości. I pozwoliłem sobie tylko dlatego zabrać głos, żeby wyjaśnić mieszkańcom, że jest związane to z tym, że są to szerokie plany infrastrukturalne, plany ogólne, a nie są to plany tak, jak nie mamy do czynienia z PROW-em, który jest tylko i wyłącznie w tym momencie, czy jest tak zwanym programem celowym dotyczącym pewnych sytuacji infrastrukturalnych, konkretnych. Natomiast plany odnowy miejscowości jakby są konstruowane w oparciu o inną strategię, w oparciu o inne środki i jakby założenie do planowania do tych środków jest inne. A więc jeśli chodzi o prezentację, to nie bardzo czuję się odpowiedzialny za mniej lub, że tak powiem, lepszą lub gorszą prezentację tego, bo to jakby nie ja zostałem do tej prezentacji powołany, a tylko uznałem, że byłoby od rzeczy mieszkańcom wyjaśnić, dlaczego takie, a nie inne pojawiły się programy i dlaczego takie, a nie inne elementy przestrzeni miejskiej zostały wybrane do programu odnowy miejscowości. Czy możesz dodać coś? Ja jeszcze dodam tutaj, że przy tych planach, przy konstruowaniu tych planów, tam 6 marca odbyło się posiedzenie według takiego klucza, że zawsze był ktoś z sołectwa, czyli sołtys, przedstawiciele rady sołeckiej, przedstawiciele organizacji i jacyś liderzy tam z danej miejscowości. Także tutaj pracowały nad tymi planami z misją osoby, które były wytypowane z poszczególnych miejscowości. Także chyba jakby najbardziej czujące potrzeby tych zadań, które tam są ujęte. Zatem jeśli mogę zakończyć już tutaj taką wypowiedzią, myślę, że tak naprawdę jakby się tak dobrze przyjrzeć, to każdy mieszkaniec Wojnicza czy gminy tak naprawdę jakby stanął w środku miejscowości, to tak naprawdę ma do końca świadomość, które miejsca wymagają najpilniejszej inwestycji. No, każdy mieszkaniec Wojnicza zwraca uwagę na to, mówi słuchajcie, co będziecie robić z Pałacem Domskim, prawda? Na przykład z rynkiem, z Pałacem Domskim, nie wiem, z przestrzenią sportową, prawda? Najczęściej te dwa pierwsze najczęściej. Te trzy obszary, dwa, trzy obszary się pojawiają i jakby są troszkę poza dyskusją, poza polemiką. Zawsze jest też osoba prowadzącego zebranie. Wydaje mi się, że na osobie prowadzącego zebranie spoczywa, to jak na przewodniczącym, czy na każdym, co prowadzi, spoczywa też ciężar pewnego wprowadzenia. To tyle. Jacka, który mówił, że z tyłu dużo widział. Bardzo proszę. Czy to odnowy wsi ktoś ma jeszcze? Ja też jeszcze mogę. Proszę Państwa, kolejny projekt. To projekt uchwały z powiatu warszawskiego. Do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Panie sekretarzu, co muszę powiedzieć? Upoważnienie to, jak Państwo widzicie, jest konsekwencją tego, że pani kierownik ośrodka pomocy społecznej wychodzi na emeryturę z dniem 1 września i po konkursie nowym kierownikiem od 1 września będzie pani Agata Biernacka, a zatem dotychczasowe upoważnienie, które było dane uchwałą Rady w 2013 roku do prowadzenia tych spraw indywidualnych dotyczących dodatku energetycznego, no należy tamtą uchwałę uchylić, a nowe upoważnienie już jakby dać dla nowego kierownika, który obejmie tutaj dzień pierwszego stanowisko i po prostu, żeby mógł dalej działać, no musi mieć te wszystkie upoważnienia. Idealna uchwała porządkowa tak naprawdę. Czy tak powiem, oficjalnie na sesji pani Agata będzie przedstawimy. Myślę, że za chwilę będzie uchwała dotycząca strategii. Szanowni Państwo, i myślę, że już punkt 12 to
panią mandatę właśnie. Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Wołomin. Ale nie oficjalnie jeszcze jako pracownik, jako pracownik GOPS-u. Ja nie wiem, jeśli nasi mogą państwo powiedzieć coś na temat strategii. Jeszcze to wejrzeć w ten pomagę. Nie no. Nie tylko sruba, wzrok trochę w tym budownictwie stracił. My możemy szybko ewentualnie przejść do tych uchwał, które ma prezentować pan dyrektor Nowak, bo tam są dwie uchwały, a pana dyrektora nie będzie. Więc zanim pani Agata przyjdzie, to możemy może... Czy mogę? Jedna uchwała dotyczy maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna. To jest, tutaj są stawki dotyczące po prostu wynagrodzenia opiekuna, tego, to jest ta opieka nad dziećmi do lat 3. I z tego, co mam informację, tam już się odbył konkurs, już są wyłonione osoby do tej dziennej opieki. I żeby można było z nimi później, że tak powiem, no, rozliczać dotacje, która tam przychodzi na to, to po prostu potrzebne są te stawki. Tutaj jak Państwo widzicie, maksymalna stawka godzinowa to jest 17,86 kosztu całkowitego za godzinę sprawowanej opieki. To jest uchwała w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna. Gdzie to jest? Nie ma, no może nie mamy tego. Nie mamy chyba tego. Mamy przyjęcie realizacji. Nie mamy. Nie mamy tego zaświadczenia. Nie ma w porządku. Dziennego opiekuna nie ma. Nie ma. Ale chyba tego też nie ma w porządku w ogóle. Ale pani ja? Może na następną sesję. Z rodziny wielodzietnej. Nie, to ja, albo ja miałam coś z poprzedniej? Rodziny wielodzietne są. No, no, zaraz. W programie też nie ma. No właśnie, ale chciałam też mieć tą sesję też. A ja nie mam tej jednej. Albo pani sekretarz. Pani wzięła nie o złotówce. Ale o złotówce to jest, ale jeszcze był pierwszy dzwonek. Aha, pierwszy dzwonek. Tylko, że ja nie mam pierwszego dzwonka, natomiast mam pani Jadzu maksymalne wynagrodzenie dziennego. Skąd ja? No. Zaczęłam to czytać. To już mamy panią Agatkę. Pani Agatka nam przedstawi swoją projekt uchwały, a pani Agnieszka pani. Proszę Państwa, tak jak na tym założonym materiale, który Państwo otrzymaliście, ten dokument jest kilkunastostronnicowy, więc żeśmy postanowili to na płytkach Państwu przekazać. Dotyczy zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, to jest opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z rozwiązywania problemów alkoholowych i różnych innych projektów i programów, które Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach organizowanej polityki społecznej ma realizować. Strategia zawiera diagnozę sytuacji problemowej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określenie celów strategicznych, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji tych działań, ram finansowych i wskaźników realizacji tych działań, które podjęliśmy i które będziemy realizować. Jeżeli chodzi o ramy finansowe, proszę Państwa, opieraliśmy się na wskaźnikach dotyczących roku 2013 i na planie finansowym na rok 2014. W zależności od tego, jakimi pieniędzmi będziemy dysponować w każdym następnym roku, te ramy finansowe będą mogły ulegać pewnym modyfikacjom i tamtą informację też na końcu macie Państwo podaną. Główne cele strategiczne, które obejmuje ta strategia, to zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na cele społeczne, budowanie partnerstwa społecznego, system opieki nad dzieckiem i rodziną, przeciwdziałanie przemocy, poprawa zdrowia mieszkańców, rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkotykowych, integracja zawodowa osób bezrobotnych, integracja społeczna osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie bezdomności oraz wykluczeniu społecznemu. To są wszystko te obszary. Tam zresztą w tym dokumencie są one szczegółowo rozbite na takie cele strategiczne. Ja przedstawiłam te cele, które są właściwie główne i które w strategii generalnie każdej dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych muszą zostać zawarte. To tytułem wstępu, no bo mam dokument. Jeżeli ktokolwiek z Państwa jakiekolwiek pytania ma teraz, czy będzie miał w przyszłości, to słucham. Starszym pracownikiem.
Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do starszego pracownika socjalnego? Nikt nie miał pytań, chcieli po prostu panią zobaczyć. Jako panią dyrektor. Jestem starszy pracownik socjalny. Jeszcze starszy pracownik socjalny. Chcieliśmy powiedzieć, że pan ja nie słyszałam po prostu, że pani Agata jest starsza. Młody, wiesz, starszy pracownik. No, nie wiemy. Tego nie wiemy właśnie. Pani Agata na sesję rozcieńczalni trzeba przynieść. No, nie, nie wypada na sesję, bo to się kłóci jak gdyby, no. Ale z tym programem! Tak, o właśnie. Dobra, panie Rokutu, jeżeli państwo nie macie pytań, ale to prezentację wtedy pokażę. Teraz 4 plus, przepraszam, bo to pewnie z pośpiechu. Ja nie wiem, ja nie miałam tej uchwały, ale już wiem o prawie. Ale za to inna była. Za to inna była. Nie wiem, czy podjęta, czy do podjęcia dopiero, nie wiem, jak jest jakaś. Była podejmowana ta uchwała. W każdym razie pierwszy dzwonek. To jest z kolei program, który też na niego dostajemy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego i z tego, co tutaj właśnie kojarzę, jak pan dyrektor mi mówił, to uchwała ta jest po to, żeby no można było jakby trochę tutaj procedurę usystematyzować, ponieważ ustawodawca stworzył program, ale nie do końca stworzył sposób, w jaki można by było w ogóle dawać te środki dla rolnik. Stąd też tak naprawdę najważniejsze jest to, że jakby działania realizowane w ramach programu, w tym opisie tam jest takie zdanie, że przyznanie pomocy finansowej na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznej nastąpi w drodze decyzji administracyjnej burmistrza wojewódzkiego na podstawie złożonych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją zgodnie z kryteriami warunkami. Bo nikt tak naprawdę nie doprecyzował, że to ma być decyzja burmistrza, czy nie decyzja, w związku z tym. A ponieważ jest to jakiegoś rodzaju program osłonowy, a na programy osłonowe tworzy się uchwały Rady na podstawie ustawy o pomocy społecznej, to też tutaj pan Krzysiek to dość wnikliwie analizował i z tego co wiem, to właśnie zachodziła konieczność podjęcia takiej uchwały po to, żeby się tam znalazło między innymi to sformułowanie w drodze decyzji burmistrza i tak dalej. Na podstawie tych dokumentów określonych w programie. Tak, ja myślę, że tak. Na sesji będzie już pan dyrektor Nowak. I tutaj, jeżeli chodzi o te szczegóły takie dotyczące regulaminu projektu i wynikające z tutaj uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego, to myślę, że on w szczegółach państwu przekaże. Myślę, że to jest kolejna uchwała porządkowa tak naprawdę, która pozwoli na wykonanie. Tutaj jest napisane około 112. 4 plus. Tu jest napisane. 112. Tak, a też ustalenie na dole. Dobrze, proszę Państwa. Jeżeli Państwo pozwolicie, przejdziemy do kolejnego punktu. Na łapkę. Tak, ale nie wiem, czy się łapie. Teraz ja myślę, że jeżeli będzie na sesji pan przyszła, to tak. Szczegółowo doprecyzuje i na wszystkie pytania. 12 to jest czwórka dzieci i plus. Czyli czwórka dzieci bierze się już do tej rodziny. Dlatego wyszło 112. Ale jak jeżeli chodzi na przykład, że jest 5, znaczy oprócz tej czwórki jeszcze jeden, czy dwoje, czy troje, no to wtedy jest w tych rodzin dużo mniej. Coś czuję, że słabo. Tak, to mamy kierunek wydający czwórkę dzieci i więcej. Tak, jest napisane. No fajnie, że tak. Czyli to nie tylko 4. Nie, czwórkę i więcej. 4 plus. 4 plus. Sytuacja wyjściowa jest 4. Dobrze, proszę Państwa, ja myślę, że kolejny punkt Państwa jest to podjęcie uchwały w wysokości opłat za świadczenia publicznej przeszkody. Znaczy jestem w stanie powiedzieć tylko tyle, że ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, a w poprzednich uchwałach, które były, między innymi była to uchwała z 24 kwietnia 2012 roku, ta opłata wynosiła 1,30 zł. Poza tą piątą godziną. Idziemy w dół. Wcześniej mieliśmy 80 groszy, podnieśliśmy na 1,30 zł. A w tej chwili idziemy na złotóweczkę i to jest chyba klucz tej uchwały, że tak powiem, bo chodzi o to, żeby można było to już od pierwszego września. Dobrze, to myślę, że tutaj wątpliwości nie ma. Proszę Państwa, kolejna uchwała to może pan burmistrz odnośnie zakupu energii. Porozumienia. Tak jest. A to jest... Tak, proszę Państwa.
Kolejny sposób na obniżenie kosztów jest taki, że myśmy organizowali przetarg na zakup energii elektrycznej w formie przetargu, czyli mogły przystąpić różne firmy, które sprzedają energię elektryczną. Jest taki pomysł, żeby tak jak z ubezpieczeniami zebrać kilka gmin i wystąpić jako grupa zakupowa i właśnie to porozumienie jest właśnie przyzwoleniem właśnie do tego zakupu. Bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że przetarg jako grupa zakupowa w kilka gmin na zakup, na dostawę energii elektrycznej. Myśmy już powiedzmy taki przetarg ogłaszali, te jednostkowe taryfy okazały się niższe. Mamy nadzieję, że jeżeli wystąpimy w kilka gmin, to jeszcze uda nam się wynegocjować niższe stawki, ponieważ umowy na dostawę energii elektrycznej kończą się nam, w związku z czym przystępujemy do grupy zakupowej, dlatego mówimy grupa, bo nie możemy napisać, jakie tam gminy będą, bo to jeszcze wszystko, że tak powiem, żyje, jeszcze rady gmin podejmują podobne uchwały i może być sytuacja taka, że ktoś się wycofa lub z innych względów nie przystąpi. Panie burmistrzu, darownic dla Milówce może. Pod osobą fizyczną. Drodzy Państwo, to jest skrawek działeczki, którą konkretnie pani jeden ar, którą powiedzmy pani Gołąb przekazuje pod drogę na rzecz gminy. Także to już jest zaużytkowane na wiosnę. To jest taka porządkowa, czyszcząca, czyszcząca tema. Taki panów argumentów. Panie burmistrzu, kolejna projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie na umowę najmu lokalu stanowiącego własne gminy bądź dla poczty. Co może? Drodzy Państwo, jest to projekt uchwały, gdzie zezwala nam na zawarcie umowy na lokalu, który powiedzmy dotychczas zajmuje poczta na dole. Jest to lokal o powierzchni 119 m2. Chcemy na kolejne lata wynająć ten lokal. Oczywiście czynsz będzie przedmiotem negocjacji, bo chcemy, aby on powiedzmy był nieco wyższy niż dotychczas. A ile teraz wynosi? 500? Nie, zdecydowanie więcej. Zaraz Państwu powiemy, bo mam to gdzieś zapisane, nie chciałbym ja strzelać do Krzysi Jękotowej, bo ona mi nawet dawała te dane. Chcemy ten czynsz, że tak powiem, podnieść. Ten czynsz może nie był dotychczas tak wysoki, dlaczego, że powiedzmy poczta troszkę tam w remontach, w kosztach remontu partycypowała i jakby ten okres zwrotu tych nakładów już minął. Chcemy, aby... Nie my tu żonić bankrutuje. No coś musimy podnieść do porównywalnych, jak bierzemy od tych najemców, którzy wygrali w drodze przetargu. Zaraz Państwu przekażemy informację, ile ten czynsz wynosi. Nie chciałbym strzelać w kajecie gdzieś on zapisane. Nie, to jest tak. A Panie Burmistrzu, bo następny punkt też jest podobny i to jest na 10 lat, a w poczcie na 5. Poczcie na 5 dajemy, bo zobaczymy, wiecie Państwo, jak sytuacja z pocztą wygląda. Nie wiadomo, jak to będzie, w związku z tym na razie na 5 lat. Ten drugi lokal to jest po sklepie, który był tutaj w budynku gminnym na dole. Pan Niemiec niegdyś miał tam sklep. Mieliśmy różne pomysły na zagospodarowanie tego sklepu pod potrzeby powiedzmy lokalu, gdzie powiedzmy troszkę ktoś by tam z gminy mógł powiedzmy zająć ten lokal, ale doszliśmy do wniosku, że odpuszczamy, wynajmujemy go. Pomysły były takie, żeby ewentualnie coś tutaj z pomocą społeczną z dołu pani przesunąć, żeby troszkę tych pomieszczeń dla potrzeb urzędu powiedzmy zwiększyć, ponieważ pan piekarz, który ma ośrodek rehabilitacji, najprawdopodobniej jesienią tego roku przeniesie się z tego budynku, powiedzmy tej starej agronomówki, jak my to mówimy, do swojego do nowego budynku. Tamte pomieszczenia zostaną wolne. Zobaczymy, będziemy zastanawiać się, czy
Docelowo niedobrze byłoby tam zlokalizować cały ośrodek pomocy społecznej. Z tego względu byłoby to w jednym miejscu, jest parking, jest na parterze, dostępność osób i tak dalej. Problem jest jeden, że te pomieszczenia są niskie. Tam brakuje dosłownie kilku centymetrów, żeby pomieszczenia te były dopuszczone do użytkowania jako pomieszczenia biurowe, pomieszczenia publiczne. Rozeznawaliśmy już, tam robiono, że tak powiem, pseudoekspertyzę, odwiert, przewiert posadzki. Istnieje możliwość, wykonując nową izolację i remont, obniżyć posadzkę, zrobić porządną izolację, ocieplenie. Taka możliwość istnieje. To jest temat na pewno nie na ten rok, ale może i w przyszłym roku trzeba byłoby się zastanowić, bo ten budynek będzie stał jako na razie niewykorzystany. Dotychczas było 906 za metr kwadratowy. Netto oczywiście. Mówimy o poczcie, drodzy Państwo. Propozycje są troszkę inne, ale zobaczymy, co tutaj obustronnie wynegocjujemy. No, na pewno zdajemy sobie sprawę, że chcielibyśmy pocztę utrzymać, bo już po tych wioskach masowo poczty, że tak powiem, są likwidowane. Nie wyobrażam sobie, żeby Wojniczu poczty nie było. Proszę Państwa, ja zadaję punkt o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawy. A co na ten likwiduje co może. Pani sekretarz, bardzo sprawdzam, że to był jeszcze jakiś wniosek wpłynął na pewnym sędzią na nie wiem, bo mi się wszystko śmieli. To nie wiem, jeszcze sędzia ma. Proszę, żeby sędzia. Nie, mam. Sędzia Anna ma. Cóż mam powiedzieć, no ja mogę tyle powiedzieć, że 16 czerwca wpłynęła skarga do Rady o rozpatrzenie skargi przez komisję rewizyjną. Ja jestem innego zdania niż radca, to też mogę powiedzieć, że moim zdaniem nie powinno to być uchwały Rady, no ale pan radca pochylił się nad tym i przygotował uchwałę Rady na to. Zresztą tam w końcówce tej uchwały też jest napisane, że to jest organ jakby nie do końca właściwy na to rozpatrzenie skargi, no ale żeby pewnie uczynić panu, zadać panu radnemu skarżącemu, to pojawiła się ta uchwała Rady. No i co już państwo, wszyscy mieliście ją i czytaliście państwo uzasadnienie i skargę też państwo czytaliście i jeżeli państwo no, uważacie, że zarzuty podniesione w tej skarce nie są zasadne, no to tak jest skonstruowana ta uchwała. No jeżeli państwo uważacie coś innego, to też to jest do rozważenia. Dzisiaj odbyło się posiedzenie dwóch komisji, Komisji Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej. No i tutaj panowie przewodniczący, no z tego co większość na komisjach się wypowiadała, uważają, że ta skarga jest niezasadna, choć może nie do końca, ze względu na to, że na komisjach był również obecny pan radny Jacek Filipek, który powiedział, że wypowie się dopiero co do kwestii tej skargi na wspólnym posiedzeniu komisji, więc myślę, że tutaj jest czas na to w tym momencie. No, stanowisko Komisji Rewizyjnej jest jedno, że odrzucić w ogóle skargę. I też jestem zdziwiony, że to uchwałą musimy zrobić, bo w zasadzie nie ma żadnego takiego punktu przesłuchanie radnego przewodniczącego. No, ani jesteśmy komisją śledczą, ani jakimś prokuratorem, żeby my przesłuchiwali przewodniczącego rady na okoliczność jaką. Przesłuchanie radnego Jerzego Jarkowskiego. Jaki temat, co? Dlaczego Jarkowskiego w tym względzie mamy przesłuchać? Ale jakie mamy prawo do przesłuchiwania kogokolwiek? Ale to jest tak, bo jeszcze, żeby tam porozmawiać albo coś innego, ale przesłuchanie. I odwołanie spełnionej funkcji przewodniczącego rady. Komisja rewizyjna nie widzi kompletnie tutaj żadnego związku z tym, to jest po prostu zrobione pod najprawdopodobniej pod to, żeby zaistnieć i ta skarga napisana jest po to, żeby
Najprawdopodobniej kampanię wyborczą się zrobić, ale my nie jesteśmy od tego, my jesteśmy radą, musimy pełnić swoje obowiązki do końca naszej kadencji w sposób taki, jaki powinniśmy pełnić. Także komisja rewizyjna prosi, wnosi w ogóle do wszystkich radnych o całkowite odrzucenie i uznanie bezzasadności tej skargi, a jak panowie radni, panie, no to każdy się ma prawo wypowiedzieć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie mam. Proszę. Wysoka Rado, dzisiaj też jest był przykład i pani sekretarz dobrze wie, że ja nie wiedziałem, że będzie komisja o godzinie 12. I to jest, i pani sama powiedziała, że to jest wolą przewodniczącego dopowiadania. A w statucie jest jasno powiedziane, tym bardziej, że przewodniczący wypowiadał się, że dba o to, żeby mieszkańcy wiedzieli, kiedy są posiedzenia komisji i kiedy są sesje. To już jest pierwszy punkt, który łamie. Drugi punkt, który wykazałem, że przez 4 lata przewodniczący nie miał dobrej woli, żeby najstarszy radny był w jakiejkolwiek komisji. I dlatego zwróciłem się do was, żeby wyjaśnić tą kwestię, co boli Jarkowskiego radnego i co boli przewodniczącego, że nie ma dobrej woli pana radnego Wróbla, aby wprowadzić do jakiejkolwiek komisji i wyjaśnić tą kwestię z najstarszym radnym. Tym bardziej, że wiecie, że parę razy był konflikt z przewodniczącym i z panem Jarkowskim, że musiał wychodzić i z komisji, czy z sesji. Także, kochani, zróbcie, co uważajcie. To jest wasza sprawa. Ja uważam, że przewodniczący się trochę zagubił. Zagubił się trochę. Władza mu odbiła troszeczkę i doprowadził do tego, że najstarszego człowieka traktował jak gówniarza. Traktował jak gówniarza. A powinien mieć troszeczkę szacunku dla pana Jarkowskiego, bo były parę przypadki, że Jarkowski opiekował się nim. Także ja na tyle dziękuję. Panie przewodniczący, można? Proszę bardzo, najpierw pani Danusia, bo była pierwsza, potem Robert, potem pan przewodniczący. O ile sobie przypominam, to pan Jarkowski mógł być w komisji, tylko po prostu on...